Witajcie w wideo przygotowanym przez Space Federation of Trade Unions. Ten odcinek poświęcony jest freelancerowi produkowanemu przez Musashi Industrial and Starflight Concert, w skrócie MISC. Jest to seria statków uniwersalnych przeznaczona do handlu, przygód, jak i odkrywania kosmosu. Osobiście jest to dla mnie jeden z najtrudniejszych odcinków do nakręcenia, ponieważ statki z tej serii wzbudzają we mnie skrajne emocje. Zarazem je uwielbiam, jak i nienawidzę. MISC specjalizuje się głównie w statkach przeznaczonych do wykonywania ciężkiej pracy, skutecznie i bezpiecznie, nie patrząc jednak na zbędne upiększenia. Nie oznacza to, że ich statki są brzydkie, wręcz przeciwnie. Obłe kształty i widoczny na zewnątrz metal nadaje im bardzo charakterystyczny i przyjemny dla oka wygląd. Bezpieczny i masywny front statku, przypominający głowę żółwia, przekłada się jednak na słabą widoczność ze środka kabiny. Statki MISC często są zmuszone do pracy w trudnych warunkach, w tym również w rejonach, które są niebezpieczne. Aby pomóc załogom w ich pracy, statki MISC wyposażone są w dość dobre tarcze i uzbrojenie. Nie inaczej jest w przypadku freelancera. Freelancer występuje w czterech wariantach: podstawowym, DUR, MAX oraz MIS. Każdy z nich dysponuje nieco innym uzbrojeniem, jednak w przeciwieństwie do Hornetów czy statków Orgina z serii 300, różnice na tym się nie kończą. Każdy z statków jest unikalnym statkiem i prosta wymiana komponentów nie przełoży się na zbudowanie innego wariantu. Wariant podstawowy wyposażony jest w trzy wieżyczki. Dwie z nich umieszczone są po bokach kabiny pilotów, a jedna umieszczona z tyłu nad wejściem do ładowni. Dwie pierwsze są kontrolowane przez pilota i pozwalają na zamontowanie czterech broni trzeciego poziomu. Domyślnie zamontowane są działka balistyczne GT-870 Mark III. Warto zwrócić uwagę, że na stronie wszystkie warianty używają FL-33, czyli broni czwartego poziomu. Freelancer po swojej premierze posiadał broń czwartego poziomu, jednak CIK uznał, że statek jest zbyt mocny i wielkość wieżyczek została obniżona. Informacja na stronie jednak pozostała i ciężko jest powiedzieć, czy jest to związane z planem powrotu do większych dział, czy jednak jest to po prostu błąd w opisie. Na ten moment cztery działa trzeciego poziomu są bardzo potężne, a umieszczenie ich na wieżyczkach daje możliwość lepszego celowania, co zwiększa ich skuteczność. Porównując z innymi statkami, jest to siła, którą ma Saber, z tą różnicą, że Saber ma cztery działka zamocowane na stałe, natomiast Freelancer ma wieżyczki. Wieżyczka na tyle statku wymaga obsadzenia przez załogenta i zawiera dwie bronie drugiego poziomu, nie pierwszego, jak twierdzi strona. Sam fakt posiadania wieżyczki powoduje jednak, że atak na freelancera od tyłu nie jest taki prosty. Freelancer jest również wyposażony w dwa sloty drugiego oraz dwa sloty trzeciego poziomu przeznaczone na rakiety. Trzeba przyznać, że w trudnej sytuacji będą one stanowić różnicę między porażką a sukcesem. Na etapie kręcenia tego wideo tylko wariant podstawowy doczekał się wersji gotowej do lotu. Pozostałe warianty są jeszcze w wersji hangarowej. Do tej pory wariant podstawowy został poprawiony i wygląda rewelacyjnie. Zmiany nie były jednak tylko kosmetyczne, ale zmienił się również nieco układ pomieszczeń, jak również zostało przesunięte wejście, które do tej pory znajdowało się pod statkiem, a obecnie znajduje się z boku. Pozostałe warianty są dostępne tylko w hangarze i posiadają nadal stary wygląd, ale patrząc na to, co jest, można poznać, jaki charakter będą miały wersje finalne. Wariant podstawowy Freelancera domyślnie wyposażony jest w dwa potężne silniki Arc Duo 5 poziomu oraz 8 zaawansowanych thrusterów poziomu 2. To pozwala statkowi mieć osiągi zbliżone do myśliwców. Warto jednak pamiętać, że w swoim założeniu jest to statek handlowy, więc jest on znacznie większy i nieco cięższy od standardowego myśliwca. W kwestii wagi nie można jednak ufać statystykom na stronie, ponieważ jeżeli zrobimy takie porównanie, to może się okazać, że waga Freelancera nie odbiega znacznie od Super Horneta, a to może nas mocno wprowadzić w błąd odnośnie jego osiągów. Statek jest wyraźnie cięższy w sterowaniu. Czuć to zarówno w szybkości skrętów, jak również w tym, jak długo statek leci jeszcze w danym kierunku po wykonaniu manewru. Mimo tego statek osiąga przyzwoite prędkości używając dopalacza, obecnie 580 m na sekundę, a nawet bez niego nie jest znacznie wolniejszy od myśliwców lecąc 145 m na sekundę. Dokładne wartości nie są jednak aż tak istotne, ponieważ zanim gra wyjdzie, mogą się jeszcze wiele razy zmienić. W ramach standardowego wyposażenia znajdziemy również tarczę trzeciego poziomu, jednak jeśli wierzyć stronie, to maksymalnie można zainstalować nawet piąty poziom, co jak na statek tej wielkości jest naprawdę przyzwoitym osiągnięciem. Statek zasilany jest z reaktora czwartego poziomu z możliwością podniesienia do poziomu piątego. Po podniesieniu komponentów może się stać bardzo wydajną jednostką. Warto jednak pamiętać, że statystyki statków zmieniają się regularnie, więc nie należy się przywiązywać do liczb, a raczej do samego charakteru statku i jego przeznaczenia.
Na koniec zostawiłem najważniejszą właściwość Freelancera. Jest to największy statek z małych statków handlowych. Posiada ładowność mieszczącą 52 jednostki, czyli mniej więcej tyle co TIR. Jest to największa pojemność ze wszystkich małych statków. Do tej pory nie jest pewne, czy Freelancer przy swoich 32 metrach długości i 15 szerokości nadal będzie klasyfikowany jako największy statek mieszczący się w małym jump poncie, ale jeżeli by tak było, to oznacza, że jest to największa jednostka, która może szybko transportować towar na duże odległości. Każdy większy statek będzie musiał już latać dłuższymi, jednocześnie bardziej uczęszczanymi trasami, narażając się na większe niebezpieczeństwo ze strony piratów, jak i zwiększając koszty paliwa. Freelancer jest statkiem wieloosobowym. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości, potrzebne są obecnie 3 osoby załogi, w tym pilot, obsługa wieżyczki oraz drugi pilot obsługujący stację inżynieryjną. Statek posiada jeszcze 2 dodatkowe siedzenia, jednak ich obsadzenie nie ma znaczenia dla obsługi statku. Warto jednak wspomnieć, że statkiem można latać w pojedynkę i na ten moment nie jest to problematyczne. Na wyposażeniu mamy również 4 łóżka, więc statek może służyć do długich podróży i daje możliwość wylogowania się w środku kosmosu. Warto jednak wspomnieć, że mimo wszystkich udogodnień statek nie posiada kapsuł ratunkowych, więc nie jest polecane umieranie. Na wyposażeniu jest również szafa na 4 kombinezony, więc amatorzy eksploatacji na Ziemi również mogą ten statek wykorzystać. Z bliżej nieokreślonych powodów nie ma ubikacji, co jak na statek służący do długich podróży może bardzo dziwić. Jest to jednak wada fabryczna, którą jesteśmy w stanie wybaczyć. Freelancer kosztuje obecnie $110, czyli $135 z VAT. Jest również dostępny w pakiecie startowym za $153 z VAT. Jest to statek, który ma poradzić sobie z większością zadań, jakie mu staną na drodze. Jednak aby podkreślić pewne aspekty, stworzone zostały dodatkowe warianty. Freelancer Miss jest wariantem, który poświęca część ładowni na dodatkowe rakiety oraz zaawansowany system, który pozwala je szybko załadować. Jest to wariant, który pozwala w krótkim czasie zalać wrogów deszczem rakiet, a więc jest bardzo niebezpieczny. Niestety, jak łatwo się domyślić, statek traci na swojej uniwersalności, ponieważ rakiety są amunicją dość drogą, a więc koszt ich wykorzystania w trakcie misji może przewyższyć zysk z samej misji. Statek traci również część ładowni, a więc nie będzie tak efektywny w przewożeniu towaru. Osobiście stosowałbym ten wariant do przewozu cennych towarów, licząc na to, że odstraszę potencjalnych napastników posiadanym arsenałem. Jeżeli jednak nie zależy nam na ładowni, to Gladiator posiada torpedy, które są znacznie skuteczniejsze od zwykłych rakiet, a kosztuje dokładnie tyle samo. Jest on jednak mniej wytrzymały, więc myślę, że Miss może znaleźć swoją niszę wśród statków rakietowych. Freelancer Miss kosztuje obecnie $165 bez VAT, czyli $203 z VAT i jest dostępny tylko w czasie specjalnej sprzedaży. Freelancer Dur jest wariantem eksploracyjnym. Jak na statek eksploracyjny przystało, został wyposażony w większy zapas paliwa, bardziej ekonomiczne silniki, dodatkowe wyposażenie pozwalające w szukaniu ciekawych nowych miejsc oraz rzeczy. Ponadto wariant został wyposażony w nieco mocniejsze tarcze, pozostawiając jednak możliwość rozbudowy na tym samym poziomie. Jeżeli wierzyć stronie, to wariant będzie posiadał co prawda te same działka co zwykły freelancer, jednak będzie pozwalał na zamocowanie działek o jeden poziom większych. Jeżeli ta informacja się sprawdzi, to ten wariant będzie bardzo niebezpieczną maszyną do zabijania. Jakby tego było mało, to będzie wyposażony w zaawansowany skaner dalekiego zasięgu oraz zaawansowany jump drive, co mocno podnosi jego wartość jako statku eksploracyjnego. Te wszystkie zmiany będą wprowadzone kosztem pojemności statku. Co prawda strona obecnie podaje, że statek ma tą samą pojemność co wariant podstawowy, to jednak opis jasno mówi, że statek będzie miał 25% mniej pojemności. Biorąc jednak pod uwagę, co zyskujemy, to taka wymiana może nam się opłacać. Ten wariant kosztuje $125 plus VAT, czyli $153. Na koniec zostawiłem Freelancera Max, czyli wersję towarową tego statku. Muszę przyznać, że jest to bardzo ciekawy wariant. Posiada pojemność na poziomie 123 jednostek, czyli ponad 2 razy większy niż standardowy Freelancer, oraz tylko 11 mniejszą od konstelacji Andromedy. Jest przy tym od niej prawie 2 razy mniejszy, co powoduje, że jest go ciężej wykryć i daje spore prawdopodobieństwo, że nadal będzie łapał się w najmniejszy jump point. Chris Roberts w jednym z wywiadów podał to jako podstawową przewagę Freelancera nad konstelacją, ale było to dość dawno i mówił o wariancie podstawowym, więc na ten moment pewności nie ma. Aby nieco pomóc Maxowi w przewożeniu towaru, dostał 2 dodatkowe silniki, co ostatecznie daje mu 4 silniki 5. poziomu.
Dostał również możliwość zainstalowania silniejszego reaktora, maksymalnie 6 poziomu, aby te silniki zasilić. Domyślnie jednak ma taki sam wariant jak pozostałe freelancery, czyli podstawowy 4 poziomu. Oczywiście może się to zmienić, gdy Max zostanie oddany do użytku, gdy okaże się, że domyślny reaktor jest po prostu za słaby. Niestety wariant ma też swoje wady. Jako że nie jest przeznaczony do walki, to co prawda posiada dokładnie te same tarcze co wariant podstawowy, to nie ma możliwości jego rozbudowy. Freelancer Max kosztuje obecnie $140 plus VAT, czyli $172. Na koniec chciałem się podzielić kilkoma subiektywnymi uwagami. Freelancer od samego początku był statkiem, który bardzo mi się podobał i walczył u mnie o pierwszeństwo z konstelacją. Uwielbiam go za to, że mimo że jest mały, to może wziąć na pokład pokaźną ilość towaru, a jeżeli trafi na problem, to jest w stanie sobie z nim poradzić. Sprawdza się również w czasie robienia prostych misji, zwiedzania wszechświata i zbierania złomu, który się na drodze znajdzie. Podoba mi się, że jak chcę, to mogę latać sam, ale nie jestem do tego zmuszony i jak trzeba, to mogę zarówno wziąć na pokład kolegów, jak i uratować jakiegoś napotkanego rozbitka. Podoba mi się również, że jak będę chciał, to mogę z niego zrobić statek przeznaczony do szmuglerki, który jednak poradzi sobie w lekkim starciu z piratami. Podoba mi się sposób, w jaki zostało wykonane wnętrze, ale również sam projekt statku. Jednocześnie nienawidzę go za ograniczone pole widzenia. Nie lubię tego, jak bardzo jest ciężki, co powoduje, że w walce nosi go na wszystkie strony i utrudnia skręcanie. Przesiadka między freelancerem a myśliwcem jest bardzo bolesna. Jednocześnie boli mnie, jak bardzo jest zbliżony do konstelacji pod względem pojemności. Taurus jest o $10 droższy od Maxa i ma prawie 2 razy większą pojemność, mając jednocześnie statystyki bardzo zbliżone. Jest to jednak statek ponad 2 razy większy, co przekłada się zarówno na jego żywotność, ale i na zwrotność. Decyzja, który statek jest lepszy, nie jest dla mnie oczywista i łatwa do podjęcia. Ostatecznie jednak wszystko sprowadza się do zastosowania, czyli tego, co chcemy z nim robić. Freelancer daje nam jednak większą swobodę i to poczucie, że nasz los jest w naszych rękach, w przeciwieństwie do konstelacji, w której jednak musimy polegać również na załogantach. Czy polecam ten statek? Z pewnością. Każdy wariant jest ciekawy i wart uwagi. Trzeba jednak pamiętać, że nie będzie to statek dla każdego. Jeżeli zależy nam na dużej ładowni, sporych działach i dużych możliwościach, nie będąc przywiązanym do jednej roli i możemy przeżyć, że nie lata jak myśliwiec, to są to statki, które warto rozważyć. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę. Jestem również ciekaw, czy macie jakieś specjalne życzenia odnośnie statków, które chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach, albo może nurtują Was jakieś pytania odnośnie Star Citizen. Jeżeli tak, zostawcie komentarz. Tradycyjnie już zapraszam do odwiedzenia strony oraz forum naszej organizacji, do której link znajdziecie poniżej. Do zobaczenia w świecie Star Citizena.